Za mundurem panny sznurem. To powiedzenie już chyba dawno straciło na aktualności. W Redutowach otwarto klasę kształcącą w kierunku technika logistyka o specjalności wojskowej. Jak się jednak okazało, w klasie jest więcej dziewczyn niż chłopaków. To coraz mniej dziwi, podkreślano na uroczystości, podczas której miało miejsce historyczne ślubowanie kadetów. Historyczna chwila dla Redutów. Pierwsi kadeci złożyli uroczyste ślubowanie w samym sercu miasta. Służyć bliźnim w potrzebie. Nigdy nie zawieść pokładanych we mnie nadziei. Nigdy nie zawieść pokładanych we mnie nadziei. Kadeci są uczniami nowo otwartej klasy technik logistyk o specjalności wojskowej, która od 1 września działa w zespole szkół ponadgimnazjalnych w Redutowach. To prawda, rzeczywiście chętnych mieliśmy bardzo wielu. W tej chwili w tej klasie uczy się 34 uczniów. Większość dziewczyn. Jest gwarancja ze strony Wojskowej Komendy Uzupełnień w Rybniku, że większość tych absolwentów dostanie miejsce, trafi właśnie do, wedle ich zapotrzebowania, do Gliwic, do ich jednostek. I myślę, że to jest najważniejsze, że kształcimy dzisiaj zawodowo. Podczas rekrutacji nie brakowało chętnych do podjęcia nauki w kierunku technik logistyk. Nie ma się co dziwić, bo zawód wojskowego to zawód z przyszłością. Zawód na pewno jest w cenie, bo jak wiemy doskonale, ciągle prowadzimy nabory do zawodowej służby wojskowej. Ale niestety nie każdy się tam też dostaje, bo kandydatów jest dużo, miejsc nie ma zbyt wiele, bo wiemy, że armia nie jest tak liczna jak 10-20 lat temu. Sami kadeci nie ukrywali, że w wyborze szkoły kierowali się nie tylko pasją do militariów, ale przede wszystkim przyszłością zawodową. Chciałabym pracować w służbie więziennej, no a wojsko pozwala mi na to. Stwierdziłam, że coś nowego w życiu się przyda, zawsze jakieś doświadczenia z tego są, a zawód przyszłościowy, więc czemu nie? Kadeci złożyli ślubowanie na redutowskim rynku, następnie odebrali berety i odznaki z rąk starosty wodzisławskiego Tadeusza Skatuły oraz wojskowego komendanta uzupełnień podpułkownika Andrzeja Sygulskiego. To jest wspaniały dzień, który przynosi naszemu miastu nowe sposoby funkcjonowania, bo wprowadzenie takiej klasy wojskowej to jest rzecz niezwykła. Bo to jest tak, po pierwsze, taki wojskowy ceremoniał, który zawsze jest pełen wzniosłości, a po drugie, każda nasza uroczystość dzięki pewno tym młodym ludziom, bo już nawiązujemy współpracę, będzie miała też trochę inny charakter. Uroczystości na rynku zakończyła defilada z udziałem kadetów. Na co dzień kadeci odbywają część zajęć lekcyjnych w terenie. Dowiadują się m.in. jak rozwiązywać problemy logiczne, skutecznie odnajdować pozycje w gęstym lesie, poznają też podstawy taktyki wojskowej. Dzień ślubowania kadetów był dla redutowskiej szkoły podwójnie wyjątkowy. Tego samego dnia bowiem szkole nadano sztandar. Sztandar poświęcono i nadano podczas uroczystej mszy świętej w kościele pod wezwaniem świętego Jerzego w Redutowach.